Elokwentniak. Content podcast. Zapraszamy. To jest Content podcast. Elokwencja. Moje pytanie jest, czy to, nie, czy to jest rzeczywiście bardzo potrzebne? Czy to nie jest sztuka dla sztuki? Bo wiadomo, oczywiście, że um, są słowa, które opisują pewne rzeczy, które, jeśli byśmy nie użyli danego, jakiegoś tam, wiesz, bardziej wykwintnego słowa, to trzeba, trzeba byłoby opisywać je, wiesz, wieloma różnymi innymi słowami. Załóżmy tracić czas, nie? Czyli na przykład frekwencja. Nie mówię, że to jest jakieś wybitne słowo, ale tak, jest to słowo, które opisuje pewną konkretną rzecz. I teraz można byłoby za każdym razem mówić, no to czy są wszystkie osoby? Ile jest osób w stosunku do tego, ile powinno być osób? Tak, załóżmy. Nie? Można byłoby to, można byłoby to w jakiś sposób lakonicznie mm, opisać, tak? Więc są pewne Wytłumaczenia do pewnych słów, ale zmierzam do tego, aha, no i tak w takich językach, wydaje mi się, że to jest w że coś jak jest ostre to się mówi piri, a jak coś jest bardzo ostre to się mówi piri piri, tak? No to to już jest taki przykład, no dosyć prostego wykorzystania języka, tak? I teraz, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że na przykład wiesz, jak po angielsku się mówi, że słowo, je, że jedzenie jest, nie wiem, delicious, tak? A można byłoby powiedzieć, wiesz... Succulent. Tak, albo można było To już co innego, nie? Ale można byłoby powiedzieć very good, nie? Czy można powiedzieć, że ktoś jest w czymś bardzo dobry. To można powiedzieć, że on jest tremendous, tak? A zamiast very good i tak dalej, i tak dalej. I jakby chodzi o to, że... Jakbym powiedział, że po prostu bardzo dobry, a nie wyśmienity, po prostu bardzo dobry, a nie... Yy, no nie wiem, jakieś inne... Jakim może być, że coś jest, ktoś jest, a nie genialny, tak? Czy to nie jest po prostu sztuka dla sztuki? Czy to nie jest taka trochę. wiesz, pióropusz pazi? Wiesz, o czym mówię? Że często słowa mają swoje wytłumaczenie, dlaczego są używane, tak? No bo w jakiś sposób skracają czas, ale taka elokwencja, jako po prostu sztuka dla sztuki, nie jest jakby trochę zbędna. I nie jest takim, wiesz, pickoking, że tak powiem. Tak myślisz? No nie, no pytam cię. Nie wiem, może tak być, że wiesz, to trochę jak e prezent, nie, że masz, masz coś w środku, czyli jakąś treść wiadomości i opakowujesz ją w ładne opakowanie. No, no i to i tyle. Jakoś chyba kiedyś miałem. O tym coś więcej mówiłem, a, bo to gadałem o tym też z Zanetą i, i sobie zanotowałem, żeby tu porozmawiać na podcaście. Ale tak, oczywiście, wiadomo, zawsze trzeba, musi być trochę smaku, nie? W tym, co się robi. I wydaje mi się, że. Yy... Można no przesadzić. No można przesadzić. Patrz, jak razem powiedzieliśmy. Stawiasz kole. Stawiam kole, dobra. Nie wiem, tak było, taka gra była, że jak się powiedziało to samo równocześnie, Te. to. Albo po prostu. Drogasowa. Coke, tak? tak. No. Mówiło, że stawisz kole mnie. Tak. Y... No, i tak sobie właśnie myślę, że często właśnie ludzie tego używają bardziej na zasadzie jako hmm, łańcucha czy bransoletki. Tak, czyli że jako po prostu na pokaz, a nie, że jest to potrzebne. Ja za bardzo mam co do powiedzenia na ten temat, kurwa, jak widać. I po prostu. Ja tym bardziej. <laughs>